Uważam, że jako osoba, która została wybrana w dużej mierze dzięki wsparciu organizacji pozarządowych, mam szczególną odpowiedzialność w stosunku do sektora pozarządowego. Muszę z organizacjami pozarządowymi współpracować, chcę z nimi współpracować. Uważam, że organizacje pozarządowe niosą ze sobą to, co najlepsze w polskim społeczeństwie, ponieważ są przykładem samoorganizacji, rozwiązywania różnych problemów, czy to na skalę centralną, czy na skalę lokalną. I uważam, że każdy rzecznik powinien maksymalnie korzystać z dorobku organizacji pozarządowych. Mój taki główny zamiar, który przedstawiałem w swoim programie, to jest organizowanie spotkań konsultacyjnych, regionalnych z organizacjami pozarządowymi. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że w ciągu roku będę odbywał 16 spotkań, jedno w każdym województwie, na które będę zapraszał organizacje zajmujące się różnymi tematami. Od przeciwdziałania bezdomności, przez przemoc domową, po kwestie pomocy socjalnej, aż po poradnictwo prawne. Także zakładam, że w czasie tych spotkań będę mógł się zapoznać nie tylko z działalnością tych organizacji, ale przede wszystkim dowiedzieć się, jakie problemy należy rozwiązywać. Nie chciałbym się jednocześnie stać zakładnikiem organizacji pozarządowych, ale uważam, że rzecznik dzięki takiemu aktywnemu wsłuchaniu się, dzięki rozmowie z liderami organizacji pozarządowych, liderami społeczeństwa obywatelskiego, będzie posiadał taką bezpośrednią wiedzę, co trzeba zrobić, w jaki sposób, aby naszą krajową rzeczywistość naprawiać. Wydaje mi się, że w kontekście dostępności pomocy prawnej w najbliższym czasie będziemy mieli dwa główne problemy. Po pierwsze, to jest wejście w życie nowelizacji kodeksu postępowania karnego i tego, czy ten system stworzony przez państwo, a mianowicie dostępność adwokatów i radców prawnych w zwiększonej skali, będzie odpowiednio funkcjonował. Po drugie, to jest wejście w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i zobaczymy, jak ta ustawa będzie funkcjonowała, w jaki sposób organizacje pozarządowe będą mogły uczestniczyć i udzielać pomocy prawnej, w jaki sposób będzie mogła nastąpić kontynuacja dotychczasowych, bardzo dobrych praktyk stworzonych w sektorze społeczeństwa obywatelskiego i temu oczywiście będę się przyglądał, analizował, ponieważ to jest jedna z misji rzecznika, aby obywatel miał równy dostęp do prawa, do wiedzy o obowiązującym prawie, ale także dostęp do sądu i bez nieodpłatnej pomocy prawnej to nie może się udać. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich trafia każdego roku mnóstwo spraw. Nie wszystkie te sprawy dotyczą naruszenia praw i wolności jednostki. Czasami są to prośby o zwyczajną poradę prawną, o informację prawną, o jakieś różne kwestie związane z zupełnie trywialnymi, codziennymi sprawami, których nie można nawet analizować z punktu widzenia naruszenia praw obywatelskich, ale które po prostu są dla ludzi interesujące, ważne dla ich takiego zwyczajnego, codziennego funkcjonowania. I teraz rzecznik niespecjalnie może sobie pozwolić na to, żeby ludziom nie odpowiadać, stara się odpowiadać. Ja mam pewną nadzieję, że wejście w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej spowoduje, że tych próśb o poradę kierowanych do rzecznika będzie trochę mniej, ponieważ ludzie na miejscu będą mieli konkretne instytucje, konkretne osoby, konkretnych adwokatów, organizacje pozarządowe, które będą takiej odpowiedzi, informacji mogły udzielić. A jeżeli tak się stanie, jeżeli to faktycznie zadziała, to wtedy rzecznik będzie mógł się w większym stopniu skoncentrować na zajmowaniu się tymi sprawami systemowymi, tymi sprawami, które dotyczą kwestii fundamentalnych z punktu widzenia praw i wolności jednostki. Także tutaj wejście w życie ustawy ma też, może mieć pewien także pozytywny wpływ na taką, powiedziałbym, efektywność funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.